drodzy bracia i siostry, w turystyce, ale dzieci, na początku wypada mi to pochwalić. Nie miałem tego w zamyśle, ale widząc właśnie tutaj, chcę się odnieść do jednego zdania, które żeśmy usłyszeli. Pamiętaj na przykazanie. Widzimy, że można połączyć, jak ktoś chce, może położyć i wypoczynek, i przyjemne właśnie chodzenie po naszej ojczyźnie, ale także i wypełnienia przykazania. Dlatego dziękuję Wam, że tu jesteście. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że tu każdy przyszedł dobrowolnie. Ten, który kocha Pana Boga i który chce przestrzegać przykazań. Bo na dobrą sprawę, jak się oglądniemy, gdziekolwiek jesteśmy, to zawsze mamy możliwość wypełnienia przykazań. Nawet bycia w niedzielę na przysięgę. To jest tylko sprawa zawsze chce. A więc chwalę Was. Chwalę Was za to, że nie zapomnieliście o przykazaniu, że w niedzielę także mamy być na przysięgę. Dzieci zjeżdża się, żeby się szczyły, co ojciec, bo im ksiądz też podpisał na wyścigu, bo idą do pierwszej komunii. I wiadomo, miały być ostatnie serce, bo są kształtowane do właściwego sumienia i co właśnie. Na drugi rok miały kłopot, że iść na raj, czy nie. Dlatego, panie prezesie i wszyscy, co organizatorzy tego raju, dziękuję Wam, że staracie się o to zawsze, żeby tam szaby Wam. Pewnie przyjdzie, kto chce. To chce realizować przykazanie. Ale wiedząc o tym, no, jest spokojny. Wie, że może w każdej chwili przyjść. Moi drodzy, cieszymy się poświęconym sztandarem. I chcemy się także w jakimś znaczeniu odwołać do słów, które były podczas właśnie poświęcenia. Takie słowa, modlitwa była wypowiadana. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Jeszcze raz przytoczę te słowa, żebyśmy je jakoś zauważyli. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym. Moi drodzy, bo rzeczywiście sztandar to jest znak zjednoczenia ludzi w jakiejś organizacji, jakiejś załóżmy wspólnego myślenia i tak dalej. Dlatego ten sztandar też nas jednoczy jako tych, których kochamy Polskę i chcemy ją zwiedzać i podziwiać właśnie jej piękno. I pod tym sztandarem właśnie występujemy. Ale na co jeszcze chcemy zwrócić uwagę? Że ten znak jedności, że czyni wspólnotę pokoju. Tak jest, bo byłoby więcej jakimś nieporozumieniem, gdyby wspólnota także rajdowiczów no, była jakaś rozbita, by nie było tej jedności. No, byłoby to przykre, gdyby ta jedność nie była zauważona, ale widzimy, że ta jedność jest. Wszyscy potrafią właśnie razem iść, wszyscy potrafią się razem zebrać i no, wspólnie też później właśnie trwają na tych różnych drogach, które prowadzą do Antonina. Ale jednocześnie ma być też stała gotowość niesienia pomocy innym. Stała gotowość niesienia pomocy innym. Moi drodzy, ja myślę, że to na szlakach turystycznych zauważamy, że właśnie ta jedność, ta gotowość pomocy istnieje. Czasem jest tak, że ktoś ma jakąś no, słabszą chwilę, któraś godzina jest słabsza, to staramy się właśnie nieść jakiś ciężar, który ma ze sobą. Czy też podać wodę, coś do picia, a może do jedzenia. I właśnie, również zwrócić uwagę, że święcąc sztandar takie ważne słowa, ważne zadanie wypowiada, że mamy być wspólnotą pokoju, jedności, to jest znak jedności, pod sztandarem się jednoczymy, jako właśnie jest to znak jedności, wspólnota pokoju, ale jednocześnie gotowość niesienia pomocy innym. Na to chcemy zwrócić uwagę dzisiaj w szczególny ten sposób. No bo niestety dzisiaj przy świecie spolaryzowanym to nie zawsze doznawać, nie zawsze zauważamy właśnie drugiego człowieka. Nie zawsze umiemy nieść pomoc innym. Ja myślę, że to w warunkach turystycznych
no, nie ma odniesienia. Wszyscy sobie pomagamy. I dobrze, że tak jest. A gdyby kogoś korciło kiedyś, no, że będzie inaczej, to oby od tego odszedł. Pamiętając o tym, że mamy także nieść pomoc sobie wzajemnie. Gdyby te cechy właśnie jedności, pokoju, stałej gotowości niesienia pomocy innym, no, mieli ci bohaterowie z dzisiejszej Ewangelii, to nie doszłoby do takiego tragicznego właśnie no, zakończenia, nie doszłoby do takich tragicznych sytuacji. Zwróćmy uwagę na to, że ten najwyższy daruje temu prowadzącemu. Ale ten z kolei, któremu podarowano, on już nie chciał spojrzeć na swojego korytarza. Gdzieś tam zostało zaprzepaszczone niesienie pomocy. Nie orientował się. Zabrakło tej jedności, zabrakło gotowości. Dlatego, no, moi drodzy, niestety sytuacja bardzo szybka. Został właśnie wtrącony właśnie do więzienia i no, niestety musiał za to odpokutować. Dlatego my starajmy się żyć tymi ideami, wartościami, które także niesie sztandar i które właśnie wniosła nasza modlitwa. Moi drodzy, właśnie, bo jedność zgoda buduje, niezgoda rozwala wszystko. Niezgoda rozwala wszystko, a zwłaszcza, gdy życie ludzkie dojdzie właśnie do jakaś zawziętość, złość na drugiego człowieka. Jest wszystko rozwalane w życiu, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma przebaczenia, gdy nie ma wybaczenia win, które ktoś z nim uczynił. No, czasem człowiek się stara być dobry, chce jak najlepiej, a mimo wszystko gdzieś tam się noga potknie i wtedy coś złego zrobi drugiemu człowiekowi. Inaczej, nam też coś zrobi, coś złego. I wtedy, no właśnie. Ewangelia nam mówi, ile razy mamy przebaczać. Ile razy mamy właśnie wybaczać, być życzliwi dla tych, którzy coś złego nam zrobili. Nie 7 razy, ale aż 77 razy. Powiemy, ile to dużo, ale ile to jest dużo, ale to jeszcze jest więcej. Bo w czasach, gdy żył Chrystus, to cyfry miały pewne znaczenie. 77. To znaczy, że trzeba przebaczać, wybaczać, dążyć do zgody zawsze i wszędzie, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Bez stawiania jakichkolwiek warunków. My czasem jesteśmy gotowi coś tam przebaczyć komuś i mówimy, dobra, jest, no, nie będę się gniewał, przebaczę, ale przepraszam, przemieszcza wszystko. Jeżeli w naszym takim zwrocie używamy jeszcze ale, to znaczy, że postawiamy jakieś warunki. A tymczasem właśnie Chrystus mówi nie 7, ale aż 77 razy, zawsze i wszędzie, bez stawiania warunków. I właśnie gdyby tak ludzie żyli w tej przyjaźni, w tej gotowości przebaczenia, wybaczenia, no nie byłoby tych różnych tragedii, które się dzieją w świecie. Dzisiaj nie sposób wspomnieć o tej 10. rocznicy właśnie aktu terrorystycznego w Waszyngtonie, gdzie te wieże się rozleciały, prawie 3000 ludzi zginęło. No właśnie, akt jakiejś nienawiści. Brak wybaczenia, zgody, pojednania, nawet gdy były różnice religijne, ale jednak gdyby ludzie zawsze dążyli do jedności, do zgody, do wybaczenia, byłoby inaczej. Nie byłoby tych różnych takich aktów terrorystycznych i nienawiści. A to się często dzieje dlatego, że ludzie myślą, że oni są najważniejsi na świecie. Że coś należy do nich. O, chcą być panami. Chcą być panami. I to obserwujemy, no niestety, w górę serca pijmy. Obserwujemy wszędzie, w naszej ojczyźnie także. A tymczasem Pan Bóg w psalmie 24 przypomina, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały jego mieszkańcy, albowiem On go na morza osadził i utwierdził ponad rzekami.
do Pana należy ziemia i wszystko. I gdyby człowiek o tym pamiętał, że jeżeli zawładnie czymś na ziemi, to tylko na chwilę, ale ile może wprowadzić zamieszania, złości, tragedii ludzkiej, jeżeli brak właśnie tej jedności, jeżeli brak niesienia pomocy, to są jej skutki nieobliczalne. Dlatego, moi drodzy, dobrze, że wy tu wyszli, no, pamiętamy o tej pomocy, niesienia pomocy innym, że mimo wszystko staramy się tą jedność budować i tę wspólnotę pokoju. Piękniejszy byłby świat, gdyby ludzie właśnie tymi wartościami żyli. Gdyby potrafili dostrzec, że to do Pana należy ziemia. I moi drodzy, no myślę, że w wielu sercach turystów tak jest, że idąc przez te lasy, pola i różne, załóżmy, miejscowości, no widzą to, że to wszystko należy do Pana. Ale trzeba nieraz wyciszenia, skupienia i refleksji. Jan Paweł II błogosławiony uczył nas właśnie, że często odchodził na boki, na obcowanie z przyrodą po to, żeby odbić się lepiej i jednocześnie, żeby pogłębić więź z Panem, który On jest Panem ziemi, nieba i wszystkiego. I moi drodzy, bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żebyśmy my też również idąc szlakami, umieli czasem zastanowić się, zachwycić, żeby te gonitwy dnia codziennego, także i dla dzieci, te wszystkie dzisiaj telewizory, komputerowcy i wszyscy inni, tak zapukane mają w głowach, że chodzi o to, że gdy wyjdziemy na szlaki piękne naszej ojczyzny, żebyśmy umieli się też zatrzymać. Ja nie mówię, że zaraz stanąć, ale w myślach zatrzymać. I popatrzeć na to piękne. Kto zna ruch taki religijny oazy, to wie między innymi, że w programie tych oaz jest też między innymi taka wybrana otwartych oczu. Że idąc właśnie do lasu, na pola, gdziekolwiek, żebyśmy mieli otwarte oczy, to znaczy o co chodzi, żebyśmy mieli dostrzec ten kwiat, tą trawę, jakiegoś ptaka, to zwierzę i po takiej wyprawie otwartych oczu było stawiane pytanie, co się dzisiaj zachwyciło, co byś takiego wyjątkowego zauważył. No nie, że tam droga, las, ale coś szczególnego byś zauważył. Gdyby tak spytać turystów, co byś zauważył na tej trasie szczególnego? Czy mógłbyś sobie przypomnieć coś, co się zachwyciło, gdzie powiedziałeś sobie, o fajnie, można było odpocząć i popatrzeć dłużej i właśnie pokontemplować, między innymi, że to Pana należy ziemia i wszystko spełnia na pełni. My otrzymaliśmy to w zarze, można powiedzieć, ale należy do Pana. A więc, moi drodzy, można by powiedzieć, że i turystyce, żeby komercjalizacja nas nie prześcigała, taki dzisiaj wyraz, częściej chodzi w życiu. To znaczy, żebym na ten raj nie szedł tylko dla oznaki. To znaczy, żebym na ten raj nie szedł tylko po to, żeby zyskać punkt. Po to, żeby zjeść tą gorącą grobówkę. Żebym na ten raj szedł również po to, aby odkryć coś nowego. Aby zobaczyć coś, co mnie zachwyci. Z czym będę mógł się właśnie podzielić. Wyprawa takich otwartych oczu. Co mnie dzisiaj zadziwiło? Co zaskoczyło? Bo czasem my wiemy, za moich czasów tyle samochodów nie było, panie prezesie, nie? Dzisiaj to kurczę nie ma gdzie stanąć. Dzisiaj zaraz mama, tata przyjeżdżają po dziecko, żeby z powrotem do domu. Prawie, że niektórzy nie mają czasu usiąść i popatrzeć. No właśnie, swego rodzaju jakby komercjalizacja gdzieś tam się może czasem też wcisnąć, a chodzi o to, żeby zauważyć to, co nas otacza. Mieć otwarte oczy, tym się sycić i tym pięknem się dzielić. Jak będziemy ciszyć jednocześnie w sercu, jak się wyciszymy w sercu,
której będziemy właśnie zgodni, że wszyscy będziemy umieli przebaczać. Będziemy właśnie umieli przebaczać. I na to, moi drodzy, bardzo bym chciał, abyśmy zwrócili uwagę. A jeszcze do jednego tekstu się odniosę, jestem szał na początku mszy. Prosiliśmy Boga, daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Służyć Bogu, to znaczy służyć przez ludzi, być ciągle dobrym, życzliwym, przebaczającym, pomagającym służyć Bogu. A wtedy właśnie zasłużymy na miłosierdzie Boże, bo też żeśmy mieli dzisiejsze czytania. Że nie ma co liczyć na miłosierdzie Boże, jeśli sami będziemy mogli przebaczać. Jeżeli sam nie przebaczy, podobnie uczciwa Ojciec Bóg Niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swojego brata. Moi drodzy, a więc to zgromadzenie nasze